Cześć, witajcie, jestem Mediafan, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Lecimy. Tak, sporo ciekawych rzeczy dzieje się na polskim YouTubie. Do grona twórców treści wideo dołączył Szymon Majewski z nowym formatem. Szymon Majewski Super Sam. To ciekawe zjawisko do obserwowania, bo oprócz tego, że ten news podchwyciły serwisy internetowe i tak dalej, takie jakieś wydarzenie medialne, prawda? I Majewski przechodzi do internetu. Myślę, że dla blogerów i vlogerów ciekawa rzecz do obserwowania. Mocno telewizyjna postać wykreowana przez telewizję, przyzwyczajona do dużych programów, dużych show z zastępem współpracowników, reżysera, również wymyślaczy żartów i tak dalej, przychodzi do internetu i to będzie, wydaje mi się, ciężka przeprawa. Zastanawiam się, czy Szymon Majewski faktycznie obroni się tutaj ciekawą treścią, kontentem i tym, że jest zabawny. Śledzę go od samego początku jego występu w telewizji. Szymon Majewski w Wieczorze z Alicją, tak, dawny, jeden z pierwszych talk showów chyba w polskiej telewizji to był. Ciekawy jestem, jak sobie poradzi na YouTube'owej platformie. Na razie jest, kurczę, słabo, wręcz bym powiedział beznadziejnie. Zupełnie nie podoba mi się ten program i mam wrażenie, że też zupełnie nieprzygotowany jest pod internet. Za chmurki. To chyba też typowa rzecz, kiedy ludzie z starych mediów wchodzą do internetu. Program ma jakąś nazwę. Szymon Majewski Sam, tak się nazywa kanał. Szymon Majewski Super Sam, tak się nazywa program. Okej, okay. Znaleźliście gdzieś może fanpage na Facebooku tego kanału? Nie. A może domena jest zarejestrowana? Też nie. Nie ma tego kanału komunikacji. To jest chyba trochę błąd i na razie największy, że Szymon Majewski pojawia się jako gwiazda telewizji tutaj i tego kontaktu z widzami właściwie nawet nie ma chęci nawet, żeby się z nim skontaktować. A szkoda, bo to mógłby być jego atut. Jedynym dobrym światełkiem i działającym jak na razie, bo widzę ilość subów rosnących, to jest proszenie o subskrypcję. To jest akurat dobra rzecz. Myślę, że akurat Szymon Majewski będzie tą postacią, która nie YouTuberów, nie takich ludzi, którzy wiedzą, co to są łapki w górę, subskrypcje, pokażę im, że co to oznacza subskrybować materiał. To chyba jest ważna rzecz. Kolejna sprawa. Czy Majewski obroni się z jakością swojego programu? Czy faktycznie jego oglądalność i jaką sobie zakłada oglądalność będzie autentycznie zdobyta? Ci widzowie będą autentyczni? Czy będzie sztucznie napompowana przez samego YouTube'a, bo to z YouTube'em jest podpisany kontrakt? No i na razie, gdzieś mi, jeśli szukać po internecie podobnych formatów, to chyba najbliżej jest wokół Baśki, czyli jest postać gwiazda, jakiś tam reżyser, ktoś, kto zajmuje się kwestią techniczną, no i tutaj tam się Szymon w tym znajduje. Baśka średnio, oprócz takich pików i jakichś takich afer, które czasami wywołuje, generuje oglądalność na poziomie 100 tysięcy średnio, każdy odcinek, tak jakby sobie uśredniać. Nie wiem, czy to Szymonowi Majewskiemu będzie odpowiadało, czy przyzwyczajony do kilkumilionowej oglądalności, chyba ze 2-3 miliony do ostatniej jakiejś tam sezony oglądalność, będzie tutaj pasowało. Zobaczymy. Perna czapka święta. A to zresztą nie jest pierwsza przygoda Szymona z takim show, vlogiem w internecie. Chyba do tej pory w archiwum możecie znaleźć, w archiwum Onetu możecie znaleźć taki format Szymonet. To się tak nazywa. Z takich vlogujących gwiazd pewnie niewiele coś z was pamięta, ale któryś z braci Mroczków z M jak Miłość prowadził swojego vloga. Nawet trwało to chyba kilka miesięcy. To chyba nie było też umieszczane na samym YouTubie, tylko na osobnej platformie. Nie wiem dlaczego i nie wiem, czy to jest do odnalezienia. Spróbujcie wygooglać. Jeszcze jedną rzecz, która mnie zastanawia, to jest to, czy jeśli Szymon Majewski otrzyma propozycję od dużej telewizji, Polsat, publiczna, do prowadzenia kolejnego show dużego i tak dalej, do powrotu do starych czasów, czy zrezygnuje z Onetu, czy natychmiast porzuci? No, wydaje mi się, że tak, prawda? Tutaj nie mam wątpliwości, że Szymon Majewski to jest raczej zwierzę telewizyjne i przyzwyczajony do standardów telewizji. Na razie w internecie się nie odnajduje. To zastanówmy się jeszcze, co Szymon Majewski mógłby zrobić lepiej. Okej, okay, pomijając tam okładki, miniaturki na filmach, jakaś sensowna personalizacja kanału.
Wydaje mi się, że strona internetowa obowiązkowo, fanpage również, jakaś interakcja z widzami, przynajmniej na poziomie fanpage'y, tak jak to robią lekkostronniczy. Czy to się uda? Nie wiem, sam Szymon przyznaje, że nie jest internetowym zwierzakiem, niespecjalnie ogarnia, więc to może być trudne. Też wydaje mi się, że wiele by pomogło temu programowi, gdyby do współpracy, kontaktu, do wspólnego udziału zaprosił znanych youtuberów, vlogerów, gdzieś tam pokazał, że nie jest taką postacią telewizyjną, którą oddziela od nas widzów ekran telewizyjny, tylko hej ty, jestem tutaj, możesz ze mną pogadać, to ja, Szymon, już nie dzieli nas ta szybka. To by było fajne, to by chyba się opłaciło, przynajmniej jeśli chodzi o oglądalność programu. A być może te beznadziejne odcinki, te teasery, to znaczy to są tylko jakieś teasery i może będzie lepiej, może coś z tego wyniknie. Na razie wygląda to tylko, to na razie słabo i Szymon Majewski na razie leci na fali swojej popularności, pompowania trochę przez YouTube, gdzieś tam pewnie będą reklamy i newsy, więc pierwsze odcinki będą na fali jego popularności i tutaj nie oceniam. Zobaczymy, jak będzie za 2, 3, 4 miesiące, czy się Szymon Majewski obroni. Cholera. No i też inna ważna rzecz finansowa. Czy to się będzie zwracało i czy zaspokoi apetyty Szymona Majewskiego produkcji, czy to tylko eksperyment, czy będzie zarabiał na oglądalności. No, nawet za milion wyświetleń nie ma specjalnych kokosów, wiem, bo tam obserwuję Ryśka z klanu, więc to ciekawe, będę miał dostęp do statystyk, na pewno się z nimi trochę z wami podzielę, bo to jest ciekawy materiał do obserwowania. Więc tutaj kasy specjalnie też nie ma, współpraca ze sponsorami, z markami, To też może być różnie odbierane. Na razie Szymon chyba cały czas ma kontrakt z bankiem. Nie wiem, jakie są szczegóły kontraktu i czy nagle Szymon może wyskoczyć. Tam reklamuję, mam puszeczkę swojego napoju. Rozprasza mnie ta chmura, was też? Myślę, że i vlogerzy, i my widzowie internetu możemy się tutaj sporo nauczyć albo zaobserwować. Ale też chyba Szymon Majewski może się sporo od nas nauczyć. Ogarnięcia internetu. Ogarnij się. Okej, dzięki, to wszystko. Pozdrawiam. Tymczasem trzymajcie się. Pa, pa. Jakościowo to jest najbardziej beznadziejna czapka Mikołaja, jaką kiedykolwiek widziałem. Beznadzieja. Nawet grosza złamanego bym nie dał. Gówno.